Styrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W Filharmonii Kaszubskiej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące tegorocznego budżetu obywatelskiego. Celem była pomoc ze strony władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego w kwestii poprawnego pod względem formalnym stworzenia wniosku. Składanie wniosków do czwartej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 1 marca bieżącego roku, potrwa do 3 kwietnia. Tutaj chcemy, żeby naprawdę to przebiegało w sposób bardzo sprawny i temu to wszystko służy. Muszę powiedzieć, że aktywność mieszkańców Wejherowa jest duża, bo jeżeli popatrzymy nawet, że około 25% osób uprawnionych do głosowania bierze udział, jest to najwyższy wskaźnik w całej metropolii gdańskiej. Pokazuje to, że zaangażowanie mieszkańców Wejherowa jest wysokie. Kolejne etapy budżetu obywatelskiego to weryfikacja złożonych propozycji projektów, która potrwa do 11 maja. Następnie 14 maja ogłoszenie listy zakwalifikowanych do głosowania projektów. Głosowanie odbędzie się między 8 a 22 czerwca, zaś ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec czerwca bieżącego roku. Istotny jest sposób przygotowania projektu, tak żeby uniknąć błędów formalnych. Zadania, czy inwestycyjne, czy nieinwestycyjne, to muszą być zadania, które może realizować samorząd, może realizować miasto. Kolejne spotkanie z mieszkańcami już 14 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kaszubskiej 14. Na początku marca odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, instytucji zarządzającej, która monitoruje stan realizacji zintegrowanego projektu zawodowego w powiecie wejherowskim. Powiat wejherowski przoduje w województwie pomorskim, jeśli chodzi o kwestie związane z rozwojem oświaty. Pod koniec 2016 roku powiat wejherowski podpisał umowę na realizację 2 projektów dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego powiat wejherowski otrzymał 28 milionów, z czego 24,2 miliony złotych przeznaczone są na rozwój i podniesienie jakości edukacji zawodowej w naszym regionie. Powiat wejherowski wykazuje od zawsze wysoką dbałość o stan infrastruktury prowadzonych szkół, standard ich wyposażenia i jakość kształcenia. Troska ta oczywiście jest współmierna do naszych możliwości finansowych, do budżetu powiatu i corocznych wysokości subwencji oświatowych, ale też i operatywności w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego gościli w powiecie wejherowskim. Powodem było sprawdzenie, jak przebiega realizacja zintegrowanego projektu zawodowego w powiecie wejherowskim. W spotkaniu udział wzięli też dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, pracodawcy, uczniowie, nauczyciele, a także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i Powiatowej Rady Przedsiębiorczości. Już 14 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się kolejne spotkanie w ramach rozmów o budżecie obywatelskim. Jest ono skierowane do mieszkańców miasta, a celem jest pomoc przy poprawnym pod względem technicznym sformułowaniu wniosków. Trwa składanie wniosków do 4 wejherowskiego budżetu obywatelskiego. Jako pierwszy wpłynął projekt Wojciecha Kozłowskiego dotyczący zakupu drona do lokalizacji spalania odpadów. Przypominamy, że każdy mieszkaniec miasta może taki wniosek złożyć. Wszyscy mieszkańcy miasta Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat, mogą składać swoje propozycje projektów do budżetu obywatelskiego. Wniosek taki, na którym się to składa, będzie można pobrać ze strony internetowej miasta bądź w urzędzie. Taka propozycja musi być poparta minimum 50 podpisami również mieszkańców miasta Wejherowa. W celu uniknięcia błędów formalnych dla mieszkańców Grodu Wejhera przygotowano spotkanie. W spotkaniu wezmą udział eksperci z Urzędu Miejskiego, którzy udzielą szczegółowych informacji. Zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się m.in. jak poprawnie wypełnić wniosek. Pierwsze z takich spotkań miało miejsce 28 lutego w Filharmonii Kaszubskiej. Kolejne odbędzie się 14 marca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kaszubskiej 14. Wczesne wykrycie raka jest możliwe. Wszystko zależy od regularnych badań. W dniach 15 i 16 marca bieżącego roku przy Centrum Handlowym Kaszuby na osiedlu kaszubskim zostaną przeprowadzone bezpłatne badania mamograficzne. Zachęcamy do skorzystania. Badanie skierowane jest tylko do pań z grupy wiekowej od 50 do 69 lat, które na przestrzeni 2 ostatnich lat nie miały wykonanej mamografii. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie, ale wcześniej należy dokonać rejestracji pod numerem telefonu 58-666-2444. Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mamografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych w
bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi. Wcześniej wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancji powrotu do zdrowia. Mam Mombus będzie czekał na Panie przy Centrum Handlowym Kaszuby już 15 i 16 marca. Pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie mogą już korzystać z przystanku Wejherowo-Gdańska Zryw 01. Od 5 marca przywrócony zostaje przystanek Wejherowo-Gdańska Zryw 01, a niektóre linie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie zmieniają rozkład jazdy. Jeśli chodzi o linie numer 1 i numer 8, to przywrócony zostaje przystanek Wejherowo-Gdańska Zryw w kierunku Centrum Wejherowa. Ponadto dla linii numer 8 wprowadzony zostaje nowy przystanek Reda OSP 01 na żądanie w kierunku Wejherowa. Godziny kursów na tych liniach nie ulegają zmianie. Pasażerowie linii numer 5 powinni pamiętać, że jeden kurs w dni świąt zostanie opóźniony. Ze szpitala będzie wyjeżdżał o 5.48, a powrotny z Orla to 6.18. Dla linii numer 16 opóźnione zostaną około 10 minut kursy wykonane w dni powszednie w godzinach między 15.20 a 17.00. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.mzkwejherowo.pl. Przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych podpisali umowy dotacyjne z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem. Prezydent przyznał dotacje na 2018 rok dla 59 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 634 800 zł. Na początku marca w wejherowskim ratuszu 14 stowarzyszeń pozarządowych podpisało umowę z prezydentem Wejherowa w kwestii przyznania wsparcia finansowego na rozwój zadań realizowanych przez poszczególne stowarzyszenia. Bez tych dotacji nie ma możliwości kontynuacji gry i w ogóle nie ma racji bytu bez tego fundamentalnego sponsora, jakim jest miasto. Stowarzyszenia zajmują się realizacją zadań z dziedziny sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnienia od narkotyków, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, kultury, sztuki oraz turystyki. Umowy podpisali przedstawiciele następujących organizacji: Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku, Stowarzyszenie Żyj Godnie, Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pro Turis, Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina, Zdrowa Gmina, Polski Związek Głuchych, Oddział Pomorski, Stowarzyszenie Amazonki w Wejherowie, Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Pomoc na Dłoń, Uczniowski Klub Sportowy Szóstka, Wejherowski Klub Bokserski Gryf, Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitny, Integracyjne Stowarzyszenie Start, Wejherowski Klub Sportowy Gryf, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe Karate, Klub Wejherowo. 10 trenerów i 40 sportowców nagrodzono podczas tegorocznej gali sportowej powiatu wejherowskiego. Uroczystość odbyła się w auli Powiatowego Zespołu Szkół na ulicy Bukowej. Powiat wejherowski po raz ósmy nagrodził najlepszych trenerów i sportowców, którzy w 2017 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Celem odbywającego się rokrocznie plebiscytu jest promowanie osób czynnie związanych ze sportem i działających lub zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Z roku na rok przybywa utalentowanych sportowców, co też oznacza, że na terenie powiatu wejherowskiego mieszka lub działa coraz większa rzesza wybitnych osób. Możemy pochwalić się laureatami olimpiad ogólnopolskich na szczeblu europejskim lub światowym w różnorakich dziedzinach, m.in. kickboxingu. W tym roku uhonorowano 10 trenerów: Mirosława Elwarta, Marka Gorlikowskiego, Rafała Karcza, Marię Piper, Wojciecha Wasiakowskiego, Piotra Netera, Roberta Niewiedziała, Sławomira Piłata, Roberta Sawickiego i Tadeusza Gaweł. Pokaźna jest grupa nagrodzonych sportowców, bo aż 40. Zdobyli oni w roku ubiegłym medale w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Uroczystość miała miejsce w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. Organizatorem plebiscytu jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych również w Wejherowie pod patronatem starosty wejherowskiego Gabrieli Lizius. W wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.